Cześć, zapraszam Was w pierwszym dniu naszego wyzwania marcowego. Dzisiaj poznacie pierwsze trzy najczęściej używane zwroty w języku niemieckim. Jak powiedzieć po niemiecku streszczaj się? Powiemy mach es kurz. Mach es kurz. Streszczaj się. O co chodzi? Worum geht es? Bardzo często zadajemy to pytanie również w języku polskim. O co chodzi? Worum geht es? I nasz trzeci dzisiejszy zwrot to Ich kann nichts dafür. To oznacza nic na to nie poradzę, nic za to nie mogę. Tutaj celowo użyłam Ich kann nichts, ponieważ jest to również taki potoczny wyraz, to nichts, zamiast nichts używany, więc warto go także zapamiętać. Ich kann nichts dafür. Nic za to nie mogę, nic na to nie poradzę. Do zobaczenia jutro o 17:00.